Adolf, młodszy, który był porucznikiem przy ojcu, najpierw służył w kawalerii, później był adiutantem ojca i w tej ostatniej walce pod Jeworem Soleckim Męciński stracił rękę, porąbany. Przeżył, wyleczył, to był cud, bo tych ran miał tyle, że medycy mówili, że to jest nie do wyleczenia, jeszcze sprawa upustu krwi. No ale przeżył, był później senatorem w Galicji, nie pamiętam, w którym roku umarł, ale jest jednym z tych, którzy dawali świadectwo właśnie tej ostatniej walki, oprócz mieszkańców Jawora Soleckiego, bo to się działo na oczach wsi. Natomiast ranny Adolf wyrwał się Moskalom, udało mu się przedrzeć stamtąd, dotarł, przekroczył granicę, wydawałoby się znalazł się w bezpiecznej Austrii, ale nie mógł znieść tej nostalgii i pobytu na emigracji, wrócił dobrowolnie do Warszawy, no i jak wrócił, no to został natychmiast aresztowany i zesłany w głąb Rosji, 20 lat spędził na zsyłce, zwolniony w 1884 roku po amnestii, wrócił do Królestwa, osiadł w Warszawie i tam zmarł w 1907 roku. Natomiast tenże starszy Karol, o którym wspominałem, że był już chorążym armii rosyjskiej, później w powstaniu dosłużył się stopnia rotmistrza, brał udział w chyba w 36 walkach, także pod dowództwem ojca. Gdy przekroczył granicę, wszedł do Galicji, aresztowany przez Austriaków, po 3-letnim więzieniu go wypuścili. Jakoś tak zawsze na 3 lata Austriacy brali, chyba to Moskale na 20, no ale tu Leon Czechowski też 3 lata. I został Karol dzierżawcą majątku pod Nowym Sączem. A jeden z jego synów, Karola Czachowskiego, Jan Czachowski, jeszcze przed I wojną światową przeniósł się do Jarosławia i tu przed I wojną światową miał cukiernię. Zmarł w 1952 roku. I do tej pory część potomków Dionizego Czachowskiego tu w Jarosławiu mieszka, tutaj na starym cmentarzu jest grobowiec Dionizego Czachowskiego. Inżynier Stanisław Babinec też jest potomkiem Dionizego Czachowskiego.